Koszykarze MGUK z Kozienice od spotkania z Monpolem Płock rozpoczęli drugą rundę batalii o awans do drugiej ligi. W niedzielę team Romana Bukalskiego podejmował zespół, który w grupie B zajął trzecie miejsce. O rywalach wiadomo było tyle, że są mocni, ale jak najbardziej w zasięgu naszego zespołu. Własny parkiet sprawiał, że faworyta należało upatrywać w zawodnikach w białych strojach. Kozieniczanie rozpoczęli niezmienną ostatnią piątką. Na rozegraniu Dominik Wulczyński. Na pozycji numer 2 Bartosz Muszyński. Niski skrzydłowy Artur Kulik. Na czwórce Konrad Łabędź. I jako center Tomasz Jeziorowski. W odwodzie pozostali Karol Muszyński, Marcin Rymbalski, Konrad Michałek, Bartosz Chmielak, Mateusz Kondeja i Marcin Zubrzycki. Zatem wszystkie siły rzucone na pokład. Goście od początku postawili miejscowym trudne warunki. Na rzuty Jeziorowskiego spod kosza i Kulika z półdystansu odpowiadał Kacper Kuta. 7 z 11 punktów Płocczan trafiło na jego konto. Przełomowy moment nastąpił przy stanie po 11, gdy na parkiecie pojawił się Marcin Rymbalski. Najpierw kapitalna asysta do Jeziorowskiego, a następnie dwa celne rzuty za 3 punkty i Kozieniczanie odjechali na 9 oczek. W ostatniej minucie pierwszej kwarty zza linii 6,75 trafił też Kulik. Tą część spotkania MGUKS wygrał 26-17. Druga odsłona to jeszcze większa demonstracja siły naszego zespołu. Pod obiema tablicami rządziły dwie wieże. Jeziorowski z Rymbalskim w całym meczu mieli odpowiednio 17 i 11 zbiórek. Reszta świetnie broniła, a kombinacyjna gra w ofensywie przynosiła gro punktów. Dość wspomnieć, że w tej części gry punktowało aż 7 naszych koszykarzy. Rywale mieli ogromne problemy z upilnowaniem bardzo szybkich Wulczyńskiego i Michałka. Gdy tuż przed przerwą za 3 trafili najpierw Karol, a następnie Bartosz Muszyński, przewaga miejscowych wzrosła do 20 punktów. Druga kwarta wygrana 22-11, a na półmetku rywalizacji 48-28. Monpolowi oddalała się szansa na korzystny wynik. Na dodatek goście stracili jednego z kluczowych zawodników. Pod koniec drugiej kwarty groźnej kontuzji doznał Mariusz Czatkowski. Zawodnik z podejrzeniem złamania kostki został odwieziony do szpitala. Na początku trzeciej kwarty na moment zadrżały serca miejscowych kibiców. Wystarczyło kilka niecelnych rzutów naszego zespołu i niemal bezbłędna gra rywali, a przewaga stopniała do 12 punktów. Niemoc Kozienic w ataku nie trwała na szczęście długo. Sygnał do lepszej gry dali Kulik i Rymbalski. 9 punktów Artura i 7 Marcina trzymało rywali na bezpieczny dystans. Przedostatnia kwarta kończy się remisem po 19 i przed czwartą odsłoną przewaga gospodarzy nadal wynosi 20 punktów. Mimo to trener Bukalski nie zmienia składu. W kontekście spotkania rewanżowego chce nie tylko wygrać, ale uczynić to jak największą różnicą punktów. Przez pierwsze 5 minut zawodzi jednak skuteczność. Na szczęście po obu stronach. Połowa czwartej kwarty to raptem 5 punktów gospodarzy i 7 oczek Płocka. Ciężar zdobywania punktów wziął później na siebie Konrad Michałek. W tej odsłonie zdobył 8 z 18 punktów całej drużyny. W tym trafił raz za 3. Kolejną trójkę dołożył Wulczyński, a równo z końcową syreną wynik spotkania ustalił Jeziorowski. MGUK z Kozienice, Monpol Płock 85-65. Najskuteczniejszy na parkiecie był Artur Kulik, 20 punktów. Dobrze wspierali go pozostali nasi koszykarze. Marcin Rymbalski rzucił 15 oczek, 12 dołożył Konrad Michałek. Po 11 zdobyli Tomasz Jeziorowski i Konrad Łabędź. Z 7 mecz zakończył Dominik Wulczyński. Bracia Bartosz i Karol Muszyńscy zdobyli odpowiednio 5 i 4 punkty. W dwóch pozostałych spotkaniach pewne i w dodatku wyjazdowe zwycięstwa odniosły zespoły z grupy B, z którymi Kozieniczanie rozegrają mecz i rewanż. Przyszłość Zielonka pokonała UKS Komorów 94-78. Szmulki Warszawa rozbił Legion Legionowo 101-80. Właśnie stołeczny zespół z kompletem punktów jest liderem tabeli. Tuż za nim MGUKS. Kozieniczanie mają 2 punkty przewagi nad Komorowem i Zielonką. Stawkę zamykają Płock oraz Legionowo. W najbliższy weekend MGUKS zagra na wyjeździe z przyszłością Zielonka. A my już teraz zapraszamy na mecz na szczycie. W niedzielę 2 marca do Kozienic przyjedzie ekipa z Warszawy. Początek spotkania o godzinie 13:30.